jeżeli wrzucimy przypadkiem, czy też nie przypadkiem właśnie jakiś przedmiot do wody, to on wylatuje z powrotem właśnie tutaj z góry. Patrzcie, pokażę wam to jeszcze raz. Uf, moi drodzy, jesteśmy. Engine start! Moi drodzy, uciekamy! Czy uda nam się uciec? Dzisiaj motorówką! Juniorski babcia ci ugotowała pomidorówkę, więc ją zjedz, a nie uciekaj, lol. Pozdrawiam! No a teraz! W końcu się udało! No, siemanko, szanowanko, z tej strony Tommy! And welcome back to Granny! Chapter 2! Dokładnie, moi drodzy, dzisiaj sobie zagramy po raz kolejny w Granny 2. Moi drodzy, podczas pierwszego odcinka niestety nie udało nam się sobie dostać, podczas drugiego odcinka również, ale już praktycznie wszystko mamy ogarnięte. Nowe cutscenki, widzimy, że Granny gotuje pomidorówkę, widzimy, że dziadek potrafi spać i zabieramy mu kluczyk i wtedy wchodzimy do jakiegoś security room i widzimy, że on strasznie uwielbia Five Nights at Freddy's, ponieważ ma tam pełno kamer. Dobrze, moi drodzy, nie przedłużam dalej z moim intrem. Znacie deala, tak? Jeżeli chcecie, abym dalej nagrywał Granny 2, dajcie znać koniecznie w komentarzach, pisząc hashtag kamery. Lecimy z tym. Dobrze, moi drodzy, podczas dzisiejszego odcinka skupimy się może na tym, abyśmy, wiecie jak, uciekli sobie z łódką. Znaczy nie z łódką, tylko łódką. Moi drodzy, musimy sobie znaleźć te 5 przedmiotów. Ja wiem, ja już to mówię trzeci odcinek, że musimy znaleźć tutaj 5 przedmiotów, ale póki co na razie tutaj nie znalazłem niczego. No dobrze, moi drodzy, lecimy teraz tutaj na górę, mając nadzieję, że gdzieś tutaj za chwileczkę crowbar będzie. Tylko ja muszę być też tak troszeczkę cicho, ponieważ ja też za dużo krzyczę. Dlatego wtedy nie wiem dokładnie, gdzie są te wszystkie postacie typu Granny i dziadek. Dobra, idziemy teraz tu. O, Jezus Maria, no! On nie wiedział, jestem, nie? Ale on tam stoi, dobra. Dobra. Zauważył mnie! Zauważył mnie! Ja sobie teraz tutaj pobiegnę do góry. Gdzie jest Granny? Nie wiem, gdzie jest Granny. Nie wiem, gdzie jest Granny. Tu jest Granny gdzieś. Granny jest u góry, dobra! Lecimy teraz, moi drodzy! Muszę się jakoś ukryć tutaj przed nimi wszystkimi. Czekajcie, bo ja spróbuję. Dobra, coś takiego. I kucamy. Czy on mnie teraz tutaj zauważy? Chcę się z tobą bawić chowanego na spokojnie! Ale przynajmniej już wiemy, że w prysznicu tutaj niczego nie ma, nie? Dobra, patrzcie, on teraz tutaj idzie. Tylko, że on mnie chyba tutaj nie widzi w tym prysznicu, ponieważ ten prysznic tak czy siak jest tak ubrudzony. On jest tak ufajdany, że on tak czy siak nie będzie wiedział, że ja tutaj jestem. Dobrze, moi drodzy, czekam, aż on się teraz tutaj odwróci, ponieważ wydaje mi się... Dobra, jednak poszedł. Bo ostatnio w drugim odcinku było tak, że ja wychodziłem z piwnicy i on tam stał po prostu chyba dobre 5 minut. To była taka troszeczkę lipa, nie? O, i nawet Granny tutaj przyszła. Nawet Granny tutaj przyszła również sprawdzić, czy ktoś tutaj się znajduje, ale na szczęście mnie tutaj nie zauważyli. Szkoda, że oni nie zamykają za sobą drzwi, wydaje mi się, że oni po prostu mieszkają w tramwaju, dlatego tych drzwi tutaj za sobą nie zamykają. Ale no dobrze, moi drodzy, czekajcie, bo ja muszę wiedzieć, gdzie oni dokładnie poszli. Zamykamy teraz tutaj drzwi. Dobrze, że oni nie wiedzą, że ja tutaj na przykład drzwi sobie zamykam i tak dalej, nie wiecie, o co chodzi. Dobra, wiemy już, że w łazience niczego nie ma. Dobra, po cichu. Po cichu. O, dawaj, dawaj ten pamiętnik z Tenriny. Doorlock. Dobra, otwieraj teraz tu. Tutaj też niczego nie ma. Taka troszeczkę lipa, muszę wam powiedzieć. Dobra, zamykaj tu. Oni chyba są u góry. O nie, babcia idzie, 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 babcia idzie. Padlock key! Mamy padlock key. Zobaczcie, ja sobie teraz tutaj zejdę szybko na dół, ponieważ mamy po raz pierwszy w gierce, moi drodzy, padlock key. Zamykaj te drzwi za sobą. Dobra, zamknąłem. Na spokojnie teraz, moi drodzy, ponieważ tutaj musimy zejść na dół. Okej, dobra. I teraz patrzcie, otwieramy to. I co tutaj mamy? Widzicie przełącznik jakiś? Dobra, i to się otwiera. Wrzucam teraz tutaj do wody. O! Okej! Patrzcie! Ktoś tu idzie. Ja wam za chwileczkę coś powiem, ponieważ ktoś teraz tutaj idzie. Ja wrzuciłem to do wody, a to wyleciało z powrotem z góry, więc nawet twórca gry pomyślał o czymś takim, że jeżeli... przypadkiem, bądź też nie przypadkiem, wrzucimy jakiś... Widzicie, ona tutaj była. Jeżeli wrzucimy przypadkiem, czy też nie przypadkiem właśnie jakiś przedmiot do wody, to on wylatuje z powrotem właśnie tutaj z góry. Patrzcie, pokażę wam to jeszcze raz. Padlock key. Wrzucam go tu i on wylatuje tędy. Dobrze przemyślany, moi drodzy, ponieważ Granny to zawsze była taka gra.
Ja wiedziałem, przecież to jest niemożliwe, tutaj też powinien być jakiś wardrobe. Bo skoro już... To jest bez sensu. Tutaj powinien być coś takiego, że na przykład... Chociaż jak mogłem to wrzucić do wody to... Chociaż no, ale to przecież to tutaj coś spadło i w ogóle dlatego Granny tutaj zeszła i zrzuciła mi pułapkę, więc to było po prostu niemożliwością tego uniknąć. Chyba, żebym poczekał z 5 minut, ale nie mam na to czasu, wiecie o co? Nie mam na to czasu, ale dobra, mamy teraz już tutaj padlock key, potrzebujemy jeszcze 4 rzeczy, bolt key, potrzebujemy jeszcze steering wheel, coś tam jeszcze, dobra, lecimy. Nie wiem, gdzie oni są. Ale pójdziemy na górę. Dobra, nic nie skrzypnęło. Gasoline. Patrzcie, mamy gasoline. Ten dom jest tak zróżnicowany, albo raczej w Granny było coś takiego, że dom był taki, taki. Dwa piętra, czy tam trzy powiedzmy i taki. A tu jest taki i taki wielki. Dlatego cały czas myślisz, że ona jest na dole, że ona jest u góry, że on jest u góry, że ona jest na dole, a oni są obok ciebie. To jest bardzo ciężkie, muszę wam powiedzieć, moi drodzy, ale uda się to przejść na normalu, obiecuję wam to. W ogóle ja już tutaj widzę te wszystkie mody. Co tu się będzie działo? Jakie tu będą mody, nie? Gasoline? I lecisz na dół. Słyszycie to? Nie wiem, czy wy to słyszycie, czy też nie. Ale ja to słyszę tak, jakby ona była obok mnie, a możliwe, że ona jest u góry, wiecie o co chodzi. Dobra, teraz tu schodzisz na dół. Teraz trzeba napompować, patrzcie. Pompujemy. Gdzie to jest? Dawaj to. To jest to samo właśnie, co było w Granny jedynce, gdzie właśnie musieliśmy zatankować sobie właśnie samochodzik do fulla, żebyśmy mogli stąd uciec, nie? Czy ja mogę w ogóle to dropnąć w taki sposób? Wiedziałem! Ja to po prostu wiedziałem, nie? Ja to po prostu wiedziałem, to jest bez sensu. Tutaj powinno być coś takiego, że no ja zrzucam ten przedmiot i suma summarum, Granny tutaj zawsze przyjdzie, bo dziadek jest głuchy, ale Granny tutaj zawsze przyjdzie i to jest taki troszeczkę bezsens, ponieważ ja zawsze muszę jakoś ten przedmiot zrzucić, chyba że coś tam załączam i idę z nim do góry, wiecie o co chodzi, ale tak to jest taka troszeczkę lipa, wiecie o co chodzi, bo tutaj znowu ten gasoline zrobił po prostu tutaj szum, wielki szum. Tutaj teraz woda leci, ja tutaj nic nie słyszę, gdzie jest Granny? Ale wiem, że ona jest tu. Już weszła do góry chyba, dokładnie, poszła na górę. Mnie oczywiście zauważyła, jakbyś inaczej. Nie wie, gdzie ja jestem, nie wie, gdzie jestem. Na razie nie wie, gdzie jestem. Dobra, poszła sobie. Dobrze, że tutaj też obrazów nie ma w piwnicy. W ogóle zauważcie, że tutaj nie ma czegoś takiego, że zbieramy sobie właśnie jeszcze te zdjęcia, żeby uzyskać jakiś tutaj kolejny dzień, wiecie o co chodzi. Tego akurat tutaj nie ma. Wiedziałem, że ona teraz tutaj się zatrzyma i zostawi pułapkę na schodach. Ale w takim miejscu, w którym jest w sumie spoko. Dobra, ona tam poszła. Dziadek nie wiem, gdzie jest. On chyba teraz otworzył drzwi do security room. Ale nie jestem taki na 100% pewien. To tu jest głupie, to. To tu jest głupie. Dobra. I zbugowałem się. Jednak nie, dobra. I co tutaj mamy? Nic tutaj nie mamy. Dobra, jest jednak coś tutaj. Spark plug jest, dobrze. Bo mamy już 3 rzeczy. Potrzebujemy jeszcze tylko i wyłącznie 2. Tam się kamera świeciła na czerwono, widzieliście to? To oznacza chyba, że on ogląda telewizję właśnie, jak się coś świeci na czerwono. Jezus Maria! O wow! O wow! Jezus Maria! Ja nie wiedziałem, że ona mnie... Ale jakim cudem ona wiedziała, że ja tutaj jestem? No przecież to jest niemożliwe, ja wiem, że tutaj było tylko i wyłącznie łóżko. Moi drodzy, mamy 3 rzeczy, 3 dzień. Jedna rzecz, jeden dzień, to jest nie do przejścia. To jest po prostu nie do przejścia i ten spark plug gdzieś się pewnie teraz zbugował. Ponieważ, widzicie? On mnie obserwuje. Oh no! Lecisz tu szybko, baby! Dobra, leć na dół, szybko. Leć na dół, szybko! Dziadek mnie obserwuje cały czas! Zamykaj. Czy ona wie, że tutaj wszedłem? Chyba nie. Dobra, moi drodzy, jeszcze tylko i wyłącznie 2 rzeczy. Potrzebuję... To i potrzebuję boat key! I uciekniemy stąd, mam nadzieję. 3 dzień, moi drodzy. Zaście pułapkę zostawiła. Ale bezsensnie. Dobra, ona nie wie, że ja tu jestem. Ja sobie tutaj na spokojnie teraz poczekam. Dobra, ona znowu nie wie, gdzie ja jestem. Patrzcie w ogóle, jaka ona jest dziwna.
Ona wie, że tutaj zszedłem, ale teraz się pyta, gdzie ja jestem. Te kamery się świecą, one mnie tutaj po prostu niepokoją, no. Bo mnie tutaj naprawdę cały czas obserwuje teraz. Ale na razie mnie chyba teraz tutaj nie widzi, ponieważ ta kamera jest tu. Dlaczego to się świeci na czerwono, to nie wiem. Babka tu idzie, dobra. Poszła sobie. Do góry poszła, naprawdę. Po co ona do góry poszła? Tu niczego nie ma. No tutaj już chyba w sumie sprawdzałem wszystko. On śpi! Dobra, mamy security key. Mamy security key, moi drodzy. Dobra, ona tam poszła. Więc ja teraz tutaj szybko uciekam. Dziadek się chyba budzi. Ponieważ zawsze jak tak dzwoni, to znaczy, że on się budzi. Tu nic nie ma, dobra. Tu szybko. Co tu jest? Weapon key, proszę, nie ma weapon key. Tu jest, dobra. Steering wheel. Tu co jest? Tu nic nie ma. Tu co jest? Tu crowbar potrzebuje, tylko ja nie pamiętam, gdzie jest ten crowbar. Czy ja w tej rozgrywce miałem crowbar? Co to jest? Hand wheel. Dobra, wchodzimy na górę. Dawaj na górę, dawaj szybko na górę, zobaczymy, co tutaj się znajduje teraz u góry. Ponieważ ja bardzo bym potrzebował naprawdę ten weapon key, żeby się tutaj na chwileczkę pozbyć. Dobra, mamy crowbar. Weźmy sobie ten crowbar teraz. Tutaj. Dobra, i zobaczmy, co tutaj się znajduje. Wydaje mi się, że nic. Boatki! Dobra, możemy już stąd uciec! Moi drodzy, możemy już stąd uciec, tylko czy my chcemy tutaj sobie jeszcze troszeczkę potestować? Wydaje mi się, że tak. Ja muszę tutaj sprawdzić, czy je przypadkiem tutaj nie ma. Który to jest dzień? Piąty! Dobra, nie testujemy tutaj więcej rzeczy. Zabieram steering wheel i zabieram boat key, który jest u góry. Już mamy tutaj wszystko otwarte i będziemy mogli stąd uciec, ale... Musimy się teraz mega postarać. Na chwileczkę tutaj schowam. Bo nie wiem dokładnie, gdzie oni są, ale wydaje mi się, że babcia za chwileczkę tędy będzie szła. Bo gdzieś ich słyszę, ale gdzie dokładnie, to nie wiem. Moi drodzy, ostatni dzień, to się musi udać, to jest ostatni dzień. Wiem już, gdzie te przedmioty są. Widzicie, dziadek tu idzie. Nie wiedziałem, że któryś z nich tutaj będzie szedł, ale myślałem bardziej o babci. Widzicie, mówiłem wam, że babcia będzie tędy szła. Oni się zamienili teraz miejscami. Poczekam, aż babcia zejdzie na dół. I dziadek też coś tam musi ogarnąć. Coś dziwnego. Czekajcie, poczekamy jeszcze chwileczkę. Oh, baby. Ja idę na górę. Dobra, poszedłem na górę. A raczej wszedłem. Ja nie wytrzymam, naprawdę. Gdzie był ten boat key? Tu chyba, nie? Dokładnie, patrzcie, boat key. I teraz tak, możemy chyba teoretycznie rozwalić, bo ja i tak chyba tędy nie potrafię przeskoczyć, czekajcie, bo... Dobra, to teraz tutaj spadło. Więc ja mogę sobie teraz teoretycznie, zobaczcie, zrzucić tutaj ten boatki. Zobaczcie, że ona mnie teraz tutaj widzi, ale... W sumie nie wie, jak się tutaj dostać. Co to za sens mieć domek z drabiną i nie potrafić do niej wejść? Dobra, patrzcie, że to zleciało teraz na dół. I ona się teraz zastanawia, co to teraz tutaj było, nie? Tu nic nie ma, dobra. Co to? Co się stało? Co? Nie! Ona zmiażdżyła mi... Ona rzuciła pułapkę w kluczyk i się zmiażdżyła. Dobra. Czyli teoretycznie teraz możemy chyba sobie stąd zejść. Jak się schodzi? Tu się nie da normalnie zejść. Powinno się dać też zejść po drabinie, bo jest takie coś, taka scena. Wy widzicie? Dobra, on teraz tutaj zamknął i on teraz sobie będzie oglądać telewizję. Albo raczej te kamery. Widzicie? Teraz tam sobie coś obserwuje. I on to po prostu cały czas zmienia. Ale to jest teraz inteligentne, nie? Ale no dobrze, on jest gdzieś tutaj, zaraz obok. Czekajcie, co tu jest? Weapon key. Babcia idzie. Dobra, zleciałem na dół. I teraz, moi drodzy, mamy shotguna. Więc może się teraz po prostu udać. Raz i dwa. I czekamy tu, aż ona tutaj podejdzie. I będziemy mieli troszeczkę czasu na to, aby się ogarnąć. Czekajcie. Bo ona teraz tutaj przyjdzie chyba. Bardzo wkurzona. Co?
A ja myślałem, że tutaj coś jest, a tu nic nie ma, dobra. Nie chcę stąd wychodzić, bo wiem, że mamy ostatni dzień, a mamy shotguna, żeby nie było sceny, że po prostu nie... Granny! Dziadku. Do obiadku. Dziadku, do obiadku. Dobra. Raz i teraz dziadek. Dziadek też idzie, patrzcie. Dobra. Dobra! Mamy 1,5 minuty, ponieważ gramy na normalu. Mamy 1,5 minuty teraz na to, żeby to wszystko ogarnąć. Czekajcie, biegnij, 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 biegnij. Otwieraj teraz tu szybko. Dobra. I teraz tak, mamy steering wheel. Lecisz. Czy to się uda teraz uciec stąd, moi drodzy? Czekajcie, ja zrobię teraz coś takiego, że ja sobie po prostu zrzucę ten przedmiot gdzieś tutaj. No idźcie szybko! Oni już pomału znikają, chyba. Proszę cię, no idź! Zbugowało się! Coś? Dobra, idziesz teraz tutaj, 1,5 minuty, moi drodzy. Czy uda się to przejść? Bołtki, dobra. Lecisz teraz szybko na dół, ponieważ zostało ci jeszcze chyba jakieś 40 sekund, bo oni już zniknęli! Oni znikają chyba po 30 sekundach, nie? Dobra, lecisz teraz tutaj na dół, tu. Dobra. Boat steering wheel, moi drodzy! Uda się uciec po raz pierwszy w Granny 2! Nie chcę zapeszać, ale możliwe, że będzie dobrze. Patrzcie, idziemy teraz tu na dół. Dawaj szybko do tego boat. Szybko. Dobra, mamy! I teraz tak, jeszcze kluczyk, proszę was, proszę. Niech oni się jeszcze nie budzą. Ja ten kluczyk zostawiłem, gdzieś tu powinien leżeć. O nie, nie wiem, gdzie jest kluczyk. Muszę jeszcze raz wziąć shotguna i sobie naładować tego shotguna. Czyli u góry gdzieś amunicja była. Tak będzie bezpiecznie, moi drodzy. Ja wiem, że mamy 1,5 minuty. Ale tak będzie po prostu bezpieczniej. Dawaj tu raz. I dawaj tu dwa. Dobra, jesteś... mamy naładowany teraz shotgun. Bo najgorsze jest to, że ja teraz nie wiem, gdzie jest ten boatki. Ja go gdzieś rzuciłem w tej akcie tej desperacji. Gdzieś tu chyba powinien leżeć. Tu jest chyba, nie? Tu gdzieś się... tu się świeci. Dobra, bierz to. Dobra. Jest, moi drodzy. Jesteśmy. Engine start! Moi drodzy, uciekamy! Uciekamy teraz tutaj łódką! O, ale smutno! Ale mi smutno z waszego powodu! Bardzo mi smutno! The end, moi drodzy! Ale i tak dalej tutaj jeszcze musimy parę rzeczy ogarnąć, ponieważ u góry jakiś sarkofag był. Musimy się jeszcze wydostać, moi drodzy. Głównym wyjściem jest jeszcze troszeczkę do ogarnięcia, do zwiedzania. Dobrze, moi drodzy, jak zwykle macie tutaj listę wspierających. Dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za to, że mnie wspieracie. Jesteście po prostu mega. Jeżeli również chcesz mnie wesprzeć, kliknij ten niebieski przycisk wesprzyj, a będzie mi bardzo miło. Dobrze, moi drodzy, mam nadzieję, że wam się ten odcinek z Granny 2 podobał. Jeżeli nie, to zapraszam cię do innych moich produkcji. Mam nadzieję, że zostaniesz za duże. No i dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz. No i widzę cię w następnym video. Dobrze, Grzesiu.